Witajcie moi drodzy w nagraniu na temat komunikacji interpersonalnej i temu, jak komunikować się efektywnie, aby nasze życie było łatwiejsze i przyjemniejsze. To jest druga część nagrania na temat tego, w jaki sposób się komunikować. Jeśli nie widzieliście jeszcze pierwszej części, koniecznie kliknijcie w link, który właśnie powinien wyświetlić się na ekranie, lub znajdźcie ten link w opisie do tego filmu. Jest to bardzo ważne, aby kontynuować kolejne kroki, które teraz będziemy omawiać. Trzecim krokiem efektywnej komunikacji jest wyrażanie swoich potrzeb. Czyli tak naprawdę, co te emocje wyrażają, jaką potrzebę tak naprawdę nam pokazują. W przykładzie, który przedstawiliśmy Ci wcześniej, czyli w tym przykładzie, kiedy jestem osobą, która nie sprząta po sobie po śniadaniu, Robert może mi powiedzieć, że czuję się bezsilny i czuję się zniechęcony, gdyż moja potrzeba porządku jest w ten sposób niespełniona. Jest to dla mnie bardzo ważne, aby w kuchni było czysto, cenię sobie efektywność osobistą i jest to dla mnie ważne. Podobnie w innych przykładach, jeśli na przykład dziewczyna ma pretensje do swojego chłopaka, że spędza bardzo dużo czasu oglądając mecze ze swoimi przyjaciółmi, to niekoniecznie ona jest w jakiś sposób zła właśnie o te mecze i właśnie o to, że on spędza tak dużo czasu z tymi znajomymi. Jej potrzeba bycia kochaną jest po prostu niezaspokojona, więc mogłaby powiedzieć: jest mi przykro, kiedy spędzasz więcej czasu ze swoimi znajomymi niż ze mną. Moja potrzeba bycia kochaną, czy moja potrzeba bycia osobą ważną dla Ciebie jest w tej sytuacji niezaspokojona. Z drugiej ze strony, jeśli ktoś Ciebie atakuje i w jakiś sposób wchodzi z Tobą w konflikt, zastanów się, jakie potrzeby tej osoby nie są zaspokojone i dlaczego właśnie tak reaguje. Być może ma po prostu bardzo silną potrzebę bycia kimś ważnym, bycia zauważonym, bycia autorytetem w jakiejś sytuacji i dlatego zaczyna Cię atakować, nie pozwala Ci na to, abyś na przykład Ty miał rację. Takie patrzenie na drugą osobę z punktu widzenia jej potrzeb, tego, w jaki sposób ona się może czuć w danej sytuacji, jakie są jej doświadczenia czy przekonania na temat świata, z łatwością pomaga nam jakby reagować ze spokojem na różnego rodzaju konfliktowe sytuacje i zrozumieć tą drugą stronę, że być może ma inne potrzeby niż my. Zobaczmy teraz, jak dobry jesteś w interpretowaniu ludzkich potrzeb. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Syn obiecuje matce, że wróci o godzinie 1 w nocy z imprezy. Jest godzina 4, a on dopiero z uśmiechem na twarzy wchodzi do domu. Jego matka reaguje, jak się domyślasz, w taki sposób. Już nigdy więcej nie wyobrażam sobie, że wyjdziesz na jakąkolwiek imprezę. Masz szlaban na 2 tygodnie. Nie możesz używać swojego telefonu. Zabraniam Ci używać internetu. Jesteś nieodpowiedzialny, okropny, nie szanujesz mnie, nie kochasz. Nie wyobrażam sobie, jak mogłam się na Tobie tak zawieść. Zatrzymaj teraz to wideo i zapisz w komentarzu, jakie potrzeby i jakie uczucia tak naprawdę towarzyszą tej matce. Wyobraźmy sobie, wczujmy się w tą kobietę, która 3 godziny nie może zasnąć spokojnie i wyobraża sobie, że jej syn jest co najmniej poćwiartowany już. Nie wiadomo, co mu się stało i najprawdopodobniej nie przyjedzie już tej nocy do domu. Wyobraźmy sobie, co tak naprawdę czuje ta kobieta. Czy tylko złość? Zobacz, że złość jest tą emocją wtórną. Ona zawsze powstaje z powodu jakiejś innej emocji. Czyli na przykład ta kobieta mogła naprawdę bardzo martwić się o swojego syna. Odchodziła od zmysłu, bo bała się, że coś mu się stało. Czuła ogromne uczucie miłości do swojego dziecka i dlatego tyle złości towarzyszyło jej, kiedy pojawił się w domu uśmiechnięty i zadowolony, gdyż czuła, że jej potrzeba bycia ważną, zauważenia tego, jak wiele miłości mu daje, została niezaspokojona. Więc w tej sytuacji mamy uczucia, silne uczucia miłości i tak naprawdę opiekuńczości w stosunku do dziecka, a z drugiej strony niezaspokojenie takiej potrzeby chociażby zainteresowania swoją osobą matki przez dziecko. Zastanówmy się więc, jak by to mogło wyglądać idealnie. Wyobraźmy sobie, że syn wraca do domu, a matka mówi do niego: kochany synu, umawialiśmy się, że wrócisz o godzinie 1 w nocy, natomiast jest godzina 4. Spóźniłaś się 3 godziny. Nawet nie wiesz, jak bardzo się o Ciebie martwiłam. Nie mogłam spać, nie zmrużyłam oka nawet na chwilę. Cały czas zastanawiałam się, czy nie stało się nic mojemu kochanemu synowi.
Naprawdę się o ciebie martwiłam. Jest mi bardzo przykro, że mimo naszych ustaleń spóźniła się te 3 godziny. Czuję, że moja potrzeba bycia kochaną i szanowaną nie jest zaspokojona. Przejdźmy teraz do punktu numer 4. Kiedy mamy już te 3 punkty, warto jeszcze wyrazić, jakie mamy konkretne oczekiwania i prośby do tej osoby, tak żeby nasze potrzeby zostały zaspokojone. Teraz w jaki sposób konkretnie to zrobić? To bardzo ważne. Po pierwsze, trzeba to zrobić bardzo delikatnie, czyli z takim pozytywnym podejściem, z życzliwością, z uśmiechem na twarzy, a nie w sposób szorstki czy oschły. To jest podstawowa sprawa, bo jeżeli tego nie będzie, to niestety bardzo drastycznie spada jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że tamta osoba w ogóle nas usłyszy. Po drugie, musimy być bardzo konkretni odnośnie tego, czego tak naprawdę oczekujemy. Jeżeli powiesz swojemu partnerowi, że chcesz, żeby się zmienił, to być może ty wiesz w swojej głowie, w jaki sposób chciałbyś, żeby twój partner się zmienił, ale on może nie mieć na ten temat zielonego pojęcia. Ta prośba mogłaby być wyrażona w taki sposób. Kochanie, czy moglibyśmy codziennie wieczorem rozmawiać ze sobą przed snem, chociażby przez te 10-15 minut? Bardzo mi na tym zależy. Ważne jest także, żeby twoja prośba była wyrażona w pozytywny sposób, a nie negatywny. Czyli nie mów o tym, czego ta osoba ma nie robić, ale powiedz, co chciałbyś, żeby ta osoba zrobiła dla ciebie. Wyraź swoją prośbę właśnie w pozytywny sposób. Na przykład nie mów nigdy więcej nie pozostawiaj tego blatu w takim stanie. Raczej powiedz, kochanie, chciałbym, żebyś posprzątała czy posprzątał ten blat. Zobaczmy, że prośba powinna być wyrażona także bardzo jasno, co nie zawsze jest czytelne dla naszego rozmówcy. Kiedy powiedziałem wcześniej do Doroty, kochanie, zostawiłaś ten blat, to jest totalny chlew, jesteś straszną bałaganiarą. Kiedy w końcu zaczniesz po sobie sprzątać, to powiedzenie, kiedy w końcu zaczniesz po sobie sprzątać, nie oznacza prośby o to, żeby posprzątała to teraz. To jest bardzo abstrakcyjne pytanie i nawet nie wyraża konkretnej potrzeby. Mimo tego, że ja mogę mieć coś takiego w głowie, to druga osoba wcale nie musi wiedzieć, że ja oczekuję, że teraz jednak ona posprząta. Dlatego ważne, żeby te prośby były wyrażone także właśnie w taki jasny sposób. I ostatnią cechą dobrej prośby jest to, żeby to była jednak prośba, a nie żądanie. Żeby naszą intencją było po prostu wyrażenie naszej prośby, a nie zmuszenie kogoś do tego, żeby jednak zrobił to, co my myślimy, że jest słuszne i prawilne, tylko jednak skupmy się na tej pozytywnej intencji utrzymania dobrej relacji z tą osobą. Bo jeżeli będziemy bawili się w dyktatorów i mówili innym ludziom, co mają robić, no to niestety narazimy się na opór. Jak można rozpoznać to, czy prośba jest prośbą czy żądaniem? Można to rozpoznać poprzez naszą reakcję. Jeżeli ja mówię do Doroty, kochanie, czy w takim wypadku możesz posprzątać w tej chwili ten blat? Mówię to po tych wszystkich 3 krokach, a Dorota mimo wszystko tego nie zrobi, to jeżeli moja prośba była tak naprawdę żądaniem, ja wpadnę w szał i nie wiem, będę zły, pokażę swoją dezaprobatę. Jeżeli natomiast moja prośba będzie prośbą, to pokażę, że to jest ok. Tym razem sobie na to pozwolę. I przynajmniej nasza relacja w tym przypadku nie ucierpi, bo nawet jeżeli zmusiłbym Dorotę do tego, żeby ona to posprzątała, no to blat rzeczywiście będzie czysty, ale nasza relacja bardzo ucierpi. Podsumujmy więc poszczególne kroki tej idealnej komunikacji. Po pierwsze, zwracamy uwagę na fakty, czyli na to, co tak naprawdę możemy zobaczyć, dotknąć czy zmierzyć. Potem... Po drugie, zwracamy uwagę na to, co czujemy w danej chwili i komunikujemy to drugiej stronie. Co w nas siedzi, jakie emocje się pojawiają. Następnie mówimy, co nam te emocje robią, jakie nasze potrzeby nie są zaspokojone i z czym czujemy się źle. I na koniec wyrażamy w delikatny sposób i bardzo konkretny nasze prośby, które nie są żądaniami, po to, żeby druga osoba wiedziała, w jaki sposób może zaspokoić nasze potrzeby. Zobaczmy teraz, jak idealnie wyglądałaby ta początkowa scenka, którą Wam zaprezentowaliśmy. Cześć, kochanie. Przepraszam, że się spóźniłem, ale jakoś nie ogarnąłem się czasowo. Kochanie, po
porządku, rozumiem. No całe szczęście, że jesteś cały. Natomiast już drugi raz w tym tygodniu, a mamy wtorek, nie przychodzisz na umówioną godzinę. No wiem, przepraszam cię bardzo. No przyznam ci, że czuję się trochę zawiedziona ze względu na to, że bardzo cenię sobie swój czas i wiesz, że zależy mi na tej efektywności. Dlatego bardzo cię proszę, kolejnym razem, kiedy będziesz wiedział, że się spóźnisz, powiadom mnie SMS-em, żeby się nie martwiła, albo po prostu daj mi znać wcześniej, żebym mogła sobie inaczej zaplanować czas. No ja kochanie, oczywiście staram się zrobić to. Wiem, że mogę zrobić do tego w tym tygodniu. Okej. Moi drodzy, daliśmy wam przed chwilą garść według nas bardzo cennej wiedzy, ale pamiętajcie, że to jest nadal tylko wiedza. Żeby to wszystko działało i żeby wpływało na jakość waszego życia i waszych relacji, trzeba to ćwiczyć, mieć to cały czas w głowie i żyć według tych czterech zasad, które wam przedstawiliśmy. Dlatego zachęcamy was gorąco do tego, żeby nie zostawiać tego tylko i wyłącznie w sferze obejrzanego filmiku na YouTubie, tylko zastanowić się, czy postępujemy w zgodzie z zasadami komunikacji bez przemocy. My sami, mimo że doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak to powinno wyglądać, często musimy jednak zastanowić się dłużej, jak wyrazić swoje emocje i uczucia w odpowiedni sposób. I czasami warto jest w tych silnych emocjach po prostu się zatrzymać, policzyć do 10. Czasami nawet do miliona. I dopiero wtedy powiedzieć to tak naprawdę, co nam leży na sercu i czego oczekujemy od tej drugiej strony. Okej, więc teraz według pozytywnej i dobrze skonstruowanej komunikacji powinnam powiedzieć: moi drodzy, zauważyłam, że nie wszystkie osoby, które obejrzały ten filmik, subskrybowały nasze kanały. Tak więc przyznam szczerze, że jest nam bardzo miło i czujemy się z tym bardzo dobrze, kiedy widzimy, że subskrypcje idą do góry, a nasza potrzeba bycia docenionym jest wtedy zaspokojona. Tak więc prosimy was o subskrybowanie naszych kanałów, lajkowanie, udostępnianie tego filmu i komentowanie. Bo jak nie, to nic się nie stanie. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. Takie oto magiczne drinki robią w Tajlandii. Nazywa się Butterfly... coś tam, nie jestem dokładnie pewna. Teraz zobaczcie, drink jest koloru granatowego. Zobaczmy, co się stanie. Chemia, magic. Tak, ciśniemy troszeczkę limonki. Jaki jest smak tego drinku, to nie jestem w stanie za bardzo określić. Mi się on kojarzy z jakąś, nie wiem... Ni to rumianek, ni to mlecze, nie mam pojęcia. Jakiś taki smak trochę kwiatowy. Teraz zmieszam. I mamy kolorek, który idealnie pasuje do orchidei. Fioletowy. Wasze zdrowie!